przyjeżdża firma, dołki wykopuje, zabetonuje i robota zrobiona. To za te pieniądze nie za bardzo mi się to podoba. Pomysł pana Wacława Cudaka dzięki największej liczbie głosów został wybrany jako ten projekt, który w ramach jaworznickiego budżetu obywatelskiego zostanie zrealizowany w Pieczyskach. Pan Wacław w JBO zgłosił pomysł zamontowania siłowni plenerowej z urządzeniami do ćwiczeń na świeżym powietrzu. Jego pomysł spodobał się mieszkańcom i ma zostać zrealizowany jeszcze w tym roku, a jego szacunkowy koszt wynosi 62 tysiące złotych. Po wygranej w JBO pan Wacław nie zrezygnował z doglądania realizacji swojego projektu. Zaniepokoiła go kwota projektu siłowni. Sam projekt ma kosztować aż 5 tysięcy złotych. Pan Wacław zaczął porównywać ceny i według jego ustaleń taki projekt może być wykonany za dużo mniejsze pieniądze. Koszt tego projektu 5 tysięcy. Mnie się to wydawało i wydaje mi się to za dużo, bo zasięgnąłem informacji z geodetów z Jaworzna i po prostu oni powiedzieli, że takie coś by zrobili za od 500 do 700 zł. Swoje spostrzeżenia przedstawił urzędnikom odpowiedzialnym za JBO, jednak odpowiedź, jaką uzyskał w urzędzie, nie satysfakcjonuje go. No i mówię, że dlaczego to taka różnica jest w tym projekcie. No to są zamówienia publiczne tego, no ja mówię, to dobrze, no ale to trzeba szukać przecież tańszego, a nie tam jechać od górnej półki. No żeby nikt nie miał żadnych jakichś podejrzeń, ja mówię, no tu akurat są podejrzenia, bo jeśli facet z Jaworzna, mówię, za 700 zł pan geodeta by chciał zrobić, a tutaj żeście poszukali gościa za 5 tysięcy, no to o czym my będziemy mówić? No tak to jest, mówi i koniec, nie ma dyskusji. No. Pan Wacław, jak przyznał, nie rozumie skomplikowanej procedury przetargowej, jednak urzędnicy nie wyjaśnili mu szczegółów. Według wnikliwej analizy pana Wacława cena projektu mogłaby być nawet 7 razy niższą od proponowanej przez urzędników. Za te oszczędzone pieniądze można byłoby m.in. doposażyć siłownię. Konsultujemy się z mieszkańcami naszego osiedla i akurat tutaj, bo dzieci tu jest, jak widać, dużo tu samochody, no i to ogrodzenie by się przydało, wiele, czy jeszcze dodatkowe urządzenia, ale ja bym proponował, żeby to oddzielić, żeby tam żadne dziecko na ulicę nie wyleciało, to w pierwszym rzędzie mam tutaj ogrodzenie takie zabezpieczające. W tej sytuacji niestety, jak podkreśla pan Wacław, jest on zniechęcony udziałem w JBO. Wystosowaliśmy pytania do Urzędu Miejskiego, dlaczego koszt projektu był tak wysoki, ale jak na razie nie uzyskaliśmy odpowiedzi.